z tego będzie i no my na PKS wydali i gówno dostaniemy, a nie kredyt. Ale Jezuś, no nie nerwuj się, nie nerwuj się. To przecie w gazecie pisało, że kredyt Lopowodzianów, no zobacz, 0%. Maryśka, 0%, wiesz co? Widziałeś, żeby ci kto kiedy dał za darmo, co? Chyba ja ci mogę kaloryferem po mordzie dać za darmo. Maryśka, z całym szacunkiem, ale jakoś brzydko, to jakoś głupio. A ty jakiś piękny, takiś mądry, wiz? A odcinek kręty dziadka mas? Jak dziadka, chłopie, co ty do mnie godzisz w ogóle? Co ty do mnie... Wiesz, jak bym cię chyba zabił 10 lat temu, to już bym wyszedł dawno. Co ty do mnie w ogóle godzisz, bo dziadku? Czy dziadek 10 lat nie żyje? No nie żyje, ale my nie zgłosili, to się nam renta należy. I bieremy. No bieremy jeszcze złote ręciny, więc to jest... Dzień dobry. A, dzień dobry. Państwo w sprawie kredytu, tak? No. Dzień dobry. Proszę pana, bo tu w gazecie pisało, że kredyt Lopowodzianów 0%, panie. A my są panie Powodziany z Limanowej. Panie, jak nos zalało, jak ta woda szła, panie. Łaska boska, panie, jom się uratowała, bom na budę burkową wlazła, panie. I płynę, ja na tej budzie płynę. Pani, myślę, gdzie ja płynę? Gdzie ja płynę? To ja do Bałtyku wlecę. I patrzę, panie, a mój jeden królewicz w wannie po mnie, panie, przypłynął. I mnie, panie, uratował. Panie, dziś stało Limanowo, z niego dumna. Jędrzuś, uram twoich nie donatłować. Lecie, tam gdzie jeździło to. Rozumiem, państwo, mamy straty. Nie mamy straszne straty, to na nie, to my w ogóle straty nie mamy takie straty. Wszystko, panie, dało i wszystkie straty mamy pod wodą. Już jezioro to zostało. Nic nie szkodzi. Nasz bank to jest bank, który myśli o sobie. A co pan o mnie myśli? Co się państwo robią? Tematy. A bo ja wiem. A co to dobrego tak ze mnie robi? A żeś ty kawli widziała, kawli na coś nagle, co przyjecha? No dają, to bierę. A kto ci daje? On cię ino zapytał. Panie, kredyta bymy wzięły i jadomy, bo mamy PKS mamy o 10. Rozumiem. A na co chcielibyście państwo przeznaczyć ten kredyt? Kunia my chciały kupić, bo nasz kij kiepsko pływał i się zatopił. A panie, ale jaki to był piękny koń, panie! A Pyszczek to miał taki bilutki, taki gładziutki, no i jak mój Jędrzuś, i no przed ślubem, panie, przed ślubem. Bardzo państwu serdecznie współczuję w imieniu banku. Czyli z tego, co rozumiem, to teraz chcieliby państwo kupić konia, który dobrze pływa, tak? To złociutki. No dobrze, a ile mu was na nowo? O, tysiąc! Tysiąc, Jezus, no tysiąc! 500 na konia i na narty! O, to, na narty 500. A przepraszam, że zapytam, a na co państwu narty? Ale bo, widzi pan, jestem taką argoturystykę wymyślił. A tyś wymyśliła. Argoturystyka, wie pan, że argoturystyka jest, nie? Jak się w stodole śpi na sionie, za nieduże pieniądze. Ja bym wymyślił taką inną argoturystykę, bo my mamy teraz jezioro, nie? Jakby my kupiły kunia i ten kuń by się rozpędził pod dnie naszego jeziora, to by na czarowa do pociągu góry. A ja na czarowa bym jakieś pieniądze wyrzucił. A Jędrzu potrafi wydusić, panie, bo nie potrafi. Rozumiem, a jakie państwo mają dochody? Ale ile mamy po dziadku? Co? Dziadek ma rentę. To tak nie wiem, bo taka ręcina 200 zł. A ja proszę pana, renta to jest renta. To jest, jednak się rozkłada na 25 lat. Kto się rozkłada? Raty. Raty, no tylko oczywiście dziadziuś będzie się musiał przebadać, no i poręczyć. A to co, jest jakiś problem? Przebadać? Ja nie. Wie pan tylko, że dziadek już taki przebadany jest, no. I on tak wie, co mu jest. Ale słodki, o tak, co? Co to będziemy terpać, staruszka, wie pan? On jest okropnie nieżyciowy człowiek. Mamy to z dziadkiem ostatnio, mamy chłodne stosunki, wiesz pan? No, bardzo chłodne. Dziadek jest sztywniok okropny. Rozumiem, no a mają państwo jakieś inne zaświadczenia? Właśnie się teraz chodzi, że Maryśka to tak raczej wierząco jest i ona się nie zabezpieczą. No. Ty świntuchu jeden, ty świntuchu, będziesz przy panu takie rzeczy opowiadą. A coś cię to... Ty będziecie zakręcony. A coś cię to boli, a co? Ksiądz jeszcze jak? Wiesz co mnie u ciebie najbardziej w nerwio, ty tłuku wiejski, ty? Ta co jest? Ja mam puderię, ja w sioku, panie kochany, moja rodzina, panie, to spod Samuśkich, panie Wadowic pochodzi, a tego łorcyka z Zapotoga, tego pereta zakręconego, to my w jednej koszulinie, panie, z Podlimanowej, panie, z Siekiercyny Podlimanową wzięli. Tyś Wadowice widziała,
Na pocztówce chyba. A widziałam. Panią na Zalwernie urodzono, 30 km od Wadowic. Ależ proszę państwa, ja jestem dumny, że w imieniu banku mogę państwu zaoferować kredyt na bardzo dobrych warunkach. Bo to będzie 21% w skali miesiąca. No jak 21%? No panie, no przecież w gazecie pisało dla powodzianów kredyt 0%. A nie, no tak, tu pisze 0%, no. tak. Ale bo pani nie doczytała do końca. Bo tu jest napisane, ma pani lupę? Nie mam. Jędrzuś, masz lupę? Ja go ci zaraz lupę do dzisiaj nie pozbierasz, wiesz? A szkoda, jest wyraźnie napisane, że 0% to tak, no ale dla tych powodzian, którzy utonęli. Inną burka ratował, bo wszystko w budzie się działo. I nic nikomu nie zrobiło. Ale może pan się jednak zastanowi, bo to jednak już po 25 latach koń przechodzi na własność państwa. Skarbu państwa. Wiesz, że faktycznie ja się zastanawiam. Ja będę 25 lat krwawice mojego dziadusia na obcego konia wydawał, tak? Jędrzej, nie nerwuj się. Nie, bo to warto się zastanowić. Ja już się zastanawiam teraz. Chcę ci od razu dać w mordę, czy za chwilę? Jędrzej, kulturalnie, no. Kulturalnie mu dam mordę. Co się patrzysz? Pingwina nie widział? Jędrzej. Wyjdź mi stąd w tej chwili. Uciekaj pan! Uciekaj pan, mówię ci, uciekaj! No może faktycznie. I niech cię bank ma w swojej opiece.